Witam wszystkich bardzo serdecznie. Obiecałem film o wiernikach. Otóż i on. Wierniczek. Jak go rozebrać? No cóż, ja mam swój sposób i jednego się trzymam. Trzeba podejść do tego w inny sposób. Jak wiernik jest skonstruowany? Z płytek, czpienia, miedzi i takich zapadek. I potem to wszystko jest maczane w żywicy. Więc ja mam swój sposób. Tnę wiernik w połowie wiernika. Zaraz to pokażę. Mocno umocować dziada. O. Teraz uwaga, bo o jest gorący. On się na tyle rozgrzał, że stał się luźniejszy w swoich drutach. I trzeba jego teraz obrócić, dziada. Obrócić, dziada. O. 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 Teraz wybijamy czpień. Idzie leciutko, bo się rozluźnił. Ciak, poszedł. I teraz są dwie drogi. Albo można zdejmować płytki, albo można wyciągać miedź. Ja idę tą pierwszą drogą. On się mniej stabilny zrobił bez czpienia i sam się rozwala. Widzicie, widzicie, że już sam się rozwala. O. Tu jest po wierniku. Nieraz wystarczy mocniej ścisnąć, on sam się rozwali. Jedyno jego mocną stroną to był czpień. Proszę bardzo. Bez żadnych kombinacji. On jest ciepły, rozluźniony. O. Wszystko ładnie wychodzi. A jak już stygnie, można go podgrzać. O. Właściwie sam się rozpalił. Wyszło wszystko jak należy. Jeszcze druga strona mi tam spadła. O. Można powiedzieć cyku, cyku po wierniku. Tylko mówię, w rękawiczkach, bo jest gorący, od samego cięcia się nagrzał. Hop. Ale żeby śrubokręt wbijać pod te nawinięcia.
Wirnik to jest takie, on jest mocny jak jest cały. Jak z chwilą, kiedy już się z niego coś wyjmie, z każdą minutą się robi mniej stabilny. Się rozwalił do połowy. O. Co sami ściskali, on już się rozwalił. Właściwie to teraz to można wziąć już kombinację, już powinien zejść. No, cyku, cyku po bierniku. Proszę bardzo. O. Została sama obudowa. Wszystkiego trzeba podejść naukowo. Jeżeli on jest skonstruowany z takich płytek, to jak go tniemy, to nie ma zbytnio żadnego nacisku na to, bo to tarcza wejdzie między płytki. Jedyny cięższy element to jest środek, czyli ćpień. No i już tu jest czysty metal. Zawsze lepiej rozebrać, jak oddać jako złom. No nieraz jest tak, że idzie gorzej. No wczoraj też rozbierałem wierniku. Nieraz idzie tak, a nieraz idzie po kawałeczku. No zależy od rodzaju żywicy, zależy od rodzaju klejenia. No od samej konstrukcji wiernika zależy też dużo. Ale czy duży, czy mały, jednakowo. A jak wystygnie, to można go podgrzać i idzie luks elegancko, tak samo, bo to wszystko jest oparte na temperaturze. Jeżeli się go przygrzeje, no to ta żywica się gotuje. Tak samo te przekładki plastikowe, plastik się wypali, no. I wtedy się robi luźno. A jak wyjmie się jedną czy dwie już takie gałązki, to już jest wirnik tak rozluźniony, że on już cały tańczy. Już nie jest stabilny. Także na dzisiaj to tyle. Widziałem, jak kolega z kanału Wszystko się przyda męczył się z wirnikiem, więc mówię, nie no, muszę nagrać ten film, żeby pokazać, no bo może dużo ludzi, jak coś rozbiera, od razu wirnik do złomu liczy. Ja żadnemu wirnikowi nie przebaczyłem. Nie ma takiej opcji. No bywa, że z którymiś człowiek się więcej męczy, mniej męczy, ale mogę się męczyć godzinę dłużej, ale wirnik każdy skonstruowany jest jednakowo. No chyba, że te aluminiowe, to do pieca i też się wypali. No ostatnio żona mnie trochę zrugała, bo rzuciłem takie wirniki i mi się rozlało to aluminium w piecu i przykleił mi się rust. Musiałem potem stukać, ale dużo się wytopiło. Na wszystko są sposoby. No dobra, to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego.